Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć swoje króciutkie wystąpienie, bo jeszcze tu pojawię się w charakterze prowadzącego sesję naukową, od złożenia podziękowań. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu rektorowi Markowi Bojarskiemu i panu dziekanowi Włodzimierzowi Gromskiemu, że uświetnili swoją obecnością otwarcie naszej konferencji. Chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi Kudowy-Zdroju i jego współpracownikom za życzliwość i ogromną pomoc w jej zorganizowaniu. Ale chciałbym także podziękować moim kolegom i współpracownikom z katedry, bo to oni, a zwłaszcza pan profesor Maciej Marszał i pan doktor Mirosław Sadowski, wpadli właśnie na pomysł zorganizowania tej konferencji, włożyli ogrom pracy, pomysłów i swego czasu, aby do tej konferencji mogło dojść. Chciałbym też podziękować, i to bynajmniej nie zupełnie, choć tak to wyszło na końcu, naszym doktorantom. Otóż ich nieoceniona pomoc tu rzeczywiście odegrała bardzo istotną rolę. Nie będę wymieniał wszystkich, ale chciałbym zwłaszcza złożyć podziękowania za ogromne zaangażowanie panu magistrowi Jackowi Srokoszowi. Proszę Państwa, pozwólcie, że odwołam się do kilku cytatów. Konferencja jest poświęcona polskiej myśli politycznej i prawnej w okresie międzywojennym z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. A więc dotyczy Polski w szerokim tego słowa znaczeniu. Dotyczy naszej ojczyzny, o której pisali, mówili, o którą zabiegali, modlili się, którą sobie wyobrażali Polacy, zwłaszcza w czasach braku niepodległości, jako coś niesamowicie ważnego, wspaniałego, nieosiągalnego. I kiedy wreszcie się pojawiła w roku 1918 i kiedy się znowuż odrodziła w roku 1989-90, mówiło się i mówi o niej dużo, czasem bardzo patetycznie, czasem zupełnie zwyczajnie. Pozwólmy jednak na chwilę oddać głos naszym wielkim pisarzom, poetom, politykom, którzy, oczywiście nie wszystkich tutaj wymienię, mieli coś na ten temat do powiedzenia, co nam niejednokrotnie zapadło w pamięć. Proszę zwrócić uwagę, że mamy także motto naszej konferencji, umieszczone na stronie tytułowej programu, zaczerpnięte od Romana Dmowskiego. Oczywiście można by się zastanawiać, dlaczego od niego, ale właśnie ono nam się spodobało. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. I oczywiście od razu warto by odwołać się do jego adwersarza, ale przecież także, jak pisze między innymi o tym pan prezydent Lech Kaczyński, postaci no, najbardziej istotnej, najważniejszej dla Polski niepodległej po roku 1918, a mianowicie do Józefa Piłsudskiego. Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała 2 grosze i 2 krople krwi, a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. I pozwolę sobie jeszcze na kilka innych cytatów, które może warto jednak przypomnieć. Z różnych epok, sięgając jeszcze do czasów oświecenia, Ignacy Krasicki. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Czy też Cyprian Kamil Norwid, to ta jego sentencja jest powszechnie, jak sądzę, znana. Ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowiązek. Ale proszę Państwa, możemy się jeszcze odwołać do innego cytatu z Cypriana Norwida. Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem jedność i zgoda, celem prawda. Czy też do wspaniałego, znanego wiersza Juliusza Słowackiego. Szli krzycząc Polska, Polska, wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna, szli dalej krzycząc, Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, przepraszam, spojrzał na te krzyczące i zapytał, jaka. Proszę Państwa,
Warto może także zwrócić uwagę na to, co o Polsce myślał na przykład Wincenty Witos, postać także przecież bardzo istotna dla naszych międzywojennych dziejów. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska, tak to skwitował w jednym ze swoich tekstów, czy też inna jego wypowiedź. Wolna ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka. Tych cytatów oczywiście już nie będę mnożyć. Chcę w każdym bądź razie wskazać, że mówimy tutaj o sprawach, będziemy mówić tutaj o sprawach, które są dla nas naprawdę najistotniejsze. Niezależnie od tego, że działy się tak dawno temu, wciąż do nich odwołujemy się, wracamy i chcemy się pewnymi wskazówkami właśnie z tamtego okresu, także przy budowie naszej obecnej Rzeczypospolitej, bez podawania jej numeru, bo tu jest wiadomo spór na ten temat, kierować. I niech to też nam przyświeca tu podczas tej konferencji, słuchając referatów. Dziękuję uprzejmie.